Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nagrywamy dalej, tak jak obiecałam dzisiaj bez Wiktorii. Witam Was z zakwasem z buraka i dzisiaj będziemy o nim mówić. Chciałam Wam podać najprostszy przepis na zakwas z buraka. Jak ja robię? Podstawowe rzeczy. Bierzemy cztery buraki duże, takie jak jabłko, zaraz pokażę na przykład, o, jak to jabłko, cztery buraki ćwichłowe, sześć ząbków czosnku, łyżkę stołową soli i chleb, albo skórkę chleba na zakwasie. Ja mam taki chlebek na zakwasie, swój własny, własnej roboty, lub łyżkę stołową zakwasu do chleba, jak kto woli. Jeżeli zrobimy łyżkę stołową zakwasu do chleba, to po trzech dniach mamy już szybciutko nasz zakwas z buraków. Więc tak, w takim garnku ja robię, kroję w plastry, o, taką przykrywką przykrywam, kroję w plastry buraki, układam na dno garnka, na to rzucam oczywiście ząbki czosnku, sól, zalewam wodą, którą wcześniej przefiltruję. Jest to woda z kranu, którą przefiltruję i przetrzymam trochę w 2-3 godziny w szklanym naczyniu. Tym zalewam zimną, oczywiście, bo niektórzy robią z ciepłą. Zimną wodą zalewam buraki. Około tyle nad burakami, czyli musi pokryć tyle wody, jeżeli jest w takim szerokim garnku, oczywiście, tak? Cały czas mówię proporcje na garnek. No i co? Zakwas robi się, jeżeli dodamy skórkę od chleba, robi się 5-6 dni. Jeżeli dodamy zakwas bezpośrednio do chleba, czyli łyżkę stołową zakwasu do chleba, to wtedy mamy po 3 dniach zakwas, ponieważ bakterie robią się szybciej. Zakwas buraczany jest zbawienny dla naszego organizmu, dla naszych jelit. Pałeczki kwasu mlekowego bardzo pomagają przy naszych wypróżnieniach, przy ochronie naszych jelit. I polecam kwas buraczany. Zakwas z buraków osobom na poście warzywno-owocowym propagowanym przez dr Dąbrowską i przez nas także. Polecam także na zdrowym żywieniu, polecam na normalnym żywieniu, czyli jak się źle żywimy, to jeszcze bardziej sobie pomożemy tym zakwasem. Jest po prostu zbawienny także przed Wigilią polecam, jako barszczyk z uszkami. Bardzo fajnie wtedy komponuje się z tymi uszkami. No i co? Przede wszystkim jeśli chodzi o pleśń, bo niektórzy mają pleśń. Nigdy mi się pleśń nie zrobiła, ale z tego co wiem, to pleśń może się zrobić, dlatego że na przykład buraki wystają i złapały trochę pleśni, więc tą pleśń w ten sposób, może za długo wszystko jest, może za dużo wody, to raczej nie. Myślę raczej, że te wystawanie buraków. Innych przyczyn nie znam, ponieważ nigdy mi się nie zapleśniało. Druga sprawa, taki zakwas na pewno nie może być galaretowaty. Musi być fajny, klarowny. O, w ten sposób, nie wiem, czy dobrze widać, ale jest... Nie musimy dodawać cukru, nie musimy dodawać do niego miodu, ponieważ mamy słodkie buraki. I co więcej? Myślę, że Wam też się uda ten barszcz, ten zakwas z buraków. Ja to już mówię barszcz, bo robię i barszczyk z tego i wszystko. Możemy dodać majeranku, możemy dodać liść laurowy, ja też dodaję, ale nie zawsze, czasami robię bez. To zależy, co mam w domu i też się uda. Podstawowe rzeczy, które do barszczu, do zakwasu z buraków są potrzebne, skórka od chleba lub zakwas do chleba, buraki, sól, czosnek, to są podstawowe rzeczy i woda. I nie musi być koniecznie ciepła. Ja robię na zimnej, zawsze mi wyszedł, nigdy nie było tak, że mi nie wyszedł. Trzymam pod krzesełkiem w kuchni. Mam nadzieję, że wielu osobom pomogłam i życzę powodzenia.